A jakby na darmo działał tylko na przeciwnika, byłby może grany? Mister Lutek, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że on kosztuje 9 many. On kosztuje 9 many, a 9 many, jeśli karta kosztuje 9 many, to ona musi ci mieć możliwość wygrania gry. Na przykład tak jak Isera. To jest karta, która może ci wygrać grę sama, samodzielnie, jeśli przeciwnik sobie z nią nie poradzi. No z darmo to nie jest taka karta. To jest karta, która ginie od Big Game Huntera. Nie daje ci nic poza fajnym jazzy efektem i tyle. Nic poza tym. Wchodzi Nefarian. Co dostanę? Obstawiamy? Dostanę Twisting Nether.